Cześć, witam Was w kolejnym materiale poświęconym Xbox Game Pass, usłudze, w której możecie ogrywać ponad 100 najlepszych gier na konsolę Xbox One w ramach jednego abonamentu w stałej cenie. Abonament zakupicie w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej, płatności komórkowej operatorów Play lub Orange, albo za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych. Nowi użytkownicy mogą przetestować Xbox Game Pass za darmo przez okres 2 tygodni. Przyszedł kwiecień, za oknami robi się coraz cieplej, więc i my podkręcamy temperaturę nowymi grami w Xbox Game Pass. Przyjrzyjmy się wspólnie produkcjom, które lądują w abonamencie w tym miesiącu, a ja dodatkowo nadmienię, że gry dostępne w katalogu można pobrać zdalnie na konsole Xbox One za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass dostępnej na platformach Android i iOS. Zapraszam na materiał. Daniem głównym jest oczywiście Minecraft, który też jako pierwszy w tym miesiącu pojawił się w usłudze Xbox Game Pass i jest dostępny dla wszystkich abonentów. Kreatywny sandbox i jedna z najważniejszych gier w historii niezmiennie cieszy, uczy i bawi, i to w zasadzie osoby w każdym wieku. Ja sam po dziś dzień łapię się na tym, że gdy odpalę Minecrafta chociaż na chwilę, zwykle kończę się graniem do 2 czy 3 w nocy. Na miejscu drugim Prey, tytuł, który w moim prywatnym zestawieniu gracza zajmuje specjalne miejsce. Za produkcję gry odpowiada Arkane Studios, znane głównie za sprawą serii Dishonored, a sam Prey to FPS w konwencji science fiction, w którym wcielamy się w Morgana Yu, naukowca, który budzi się na kosmicznej stacji Talos 1. Mega klimatyczny tytuł i na pewno warty sprawdzenia oraz ukończenia. Ogromną niespodzianką jest z pewnością Monster Hunter World, czyli najnowsza odsłona znanego na całym świecie cyklu od Capcomu. Tu jako gracz wcielamy się w tytułowego łowcę potworów, którego zadaniem jest zbadanie nowo odkrytego kontynentu, znanego jako Nowy Świat, i poznanie jego tajemnic oczywiście, a także ubijanie coraz potężniejszych bestii w ramach realizacji kolejnych zleceń przyjmowanych w toku przygody. Przejść obojętnie z pewnością nie można także obok The Walking Dead: A New Frontier, czyli trzeciego sezonu przygód Clementine i spółki w świecie żywych trupów. Tym razem gracz wciela się w Javiera Garcia, byłego sportowca, który podróżuje razem ze swoją szwagierką i jej dziećmi po opanowanym przez zombie świecie i stara się oczywiście utrzymać to, co zostało z jego rodziny przy życiu. Do abonamentu wskakuje też drugi epizod Life is Strange 2, czyli dalsza część opowieści o Seanie i Danielu Diaz, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia rodzinnego Seattle i ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Wątki rodzinne przeplatają się tu dalej z wydarzeniami nadprzyrodzonymi, więc jeśli spodobał Wam się pierwszy odcinek, warto kontynuować przygodę z tym tytułem. Xbox Game Pass pojawia się Resident Evil 5, jedna z odsłon utytułowanej serii, która przedstawia wydarzenia toczące się 10 lat po zniszczeniu miasteczka Raccoon City. W produkcji wcielamy się w postać Chrisa Redfielda, bohatera pierwszej odsłony cyklu, a nasz protagonista przenosi się do Afryki, gdzie ma rozpocząć badanie nad tajemniczym wirusem T. Miłośnicy golfa z pewnością zainteresują się The Golf Club 2, czyli symulatorem pola golfowego od HB Studios. Otrzymujemy tu rozbudowaną sandboxową grę sportową, w której kreujemy własnego zawodnika, a następnie bierzemy udział w rozmaitych zawodach i turniejach golfowych, rywalizując przeciwko komputerowym lub żywym przeciwnikom w kilku zróżnicowanych trybach gry. I tak właśnie prezentuje się lista nowych tytułów w kwietniu. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam, że niezdecydowani mogą skorzystać z darmowego okresu próbnego, który wynosi aż 2 tygodnie. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie też suba na YouTubie i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a ja żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!